Jestem w przepięknym parku po południowo-zachodniej stronie Jerozolimy Starego Miasta. Tutaj mieści się Dolina Hinnom, czyli Gechenna. Dzisiaj jest tutaj piękny park. Wszyscy, którzy tutaj zawitają, mogą liczyć na ciszę, dużo zieleni itd. Ale w starożytności było to po prostu śmietnisko. Ludzie z pobliskiej Jerozolimy wyrzucali tutaj wszystko, co było im zbędne. Żeby jeszcze zrobić miejsce pod kolejne pokłady śmieci. Po prostu palono wszystko to, co dało się spalić. Ogień nieustająco się tutaj tlący spopielał kolejne warstwy śmieci. Właśnie tego obrazu gehenny pan Jezus użył, żeby opisać piekło. Wszystko, co znamy o Panu Bogu, o, o rzeczach ostatecznych, pan Jezus stara się nam pokazać przez pryzmat, przez odniesienie do rzeczy, które znamy z tego świata. Piekło nie polega więc na tym, że. Ktoś będzie tam ludzi czy dusze ludzkie smażył na grillu, tak jak ten ogień tutaj zajmował się tymi śmieciami. Bardziej chodzi o miejsce odrzucenia, o wie miejsce odrzucenia, wyrzucenia wiecznego zapomnienia, jakby odcięcia od tych życiodajnych terenów, które są tutaj nieco powyżej. Jeśli Apokalipsa Świętego Jana precyzuje, że niebo miało być tym niebieskim, niebiańskim Jeruzalem, to wszystkie, wszystko, co ze szczęściem związane, znalazłoby się tutaj powyżej. Natomiast całe to, cały ten ból piekła, odrzucenia, niespełnienia, takiego nieukompletnienia, powiedziałbym, człowieczeństwa, znajdowało miejsce tutaj. Piekło zatem, to nie tyle miejsce grillowania dusz. To jakby stan wiecznego odrzucenia, wypadnięcia poza margines, to bycia po prostu poza nawiasem tych, którzy szczęśliwi są, zażywają szczęścia w bliskości Boga, w tym wypadku niebiańskim Jeruzalem, którego obrazem jest dzisiejsza Jerozolima. Ksiądz Dariusz Iwański, Dolina Hinnom.